Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blayfox i dzisiaj wam przedstawię top 12 faktów o Five Nights at Candy's. Miejsce 12. Akcja z Five Nights at Candy's odbywa się po zamknięciu pizzerii z FNAF'a 2. Dowodem na to jest gazeta na trailerze, w której jest informacja o zamknięciu pizzerii. Miejsce 11. Za każdym razem jak wejdziemy w menu główne, widzimy innego animatronika, gdyż menu jest cały czas zmieniane. Miejsce 10. W naszym biurze znajduje się plakat z Candy i Kindy. Jak naciśniemy na nos jednego z nich, wyda on śmieszny dźwięk. Miejsce 9. Jak naciśniemy na obrazek w pokoju, gdzie znajduje się Blank, na monitorze u nas w biurze, w naszym komputerze, pojawi się twarz jakiegoś tajemniczego człowieka. Miejsce 8. Nie wszystkie animatroniki mają ten sam jumpscare. W przypadku Candy'ego, Kindy i Chestera brzmi on tak. A w przypadku od Candy'ego i Blanka brzmi on tak. A jumpscare rata brzmi tak. A nasz pingwin nie posiada jumpscare'a. Miejsce 7. Nawiązuje do poprzedniego faktu. Nasz pingwin nie posiada jumpscare'a, ale wydaje dźwięk jak stoi przy naszych drzwiach. A gdy uda mu się wejść do naszego biura, to chowa się pod naszym biurkiem. Pingwin jest bardzo podobny do Balloon Boya z drugiej części FNAF'a, ale pingwin nie zabiera energii, tylko jak my zamykamy drzwi, to on je po krótkim czasie otwiera i wtedy zazwyczaj animatronik, który stał przy drzwiach, miał okazję nas schwytać. Miejsce 6. Na nagraniu po czwartej nocy widzimy Candy'ego i Kindy, a po lewej stronie marynetkę, która trzyma swoją rękę w jej kierunku. Po chwili, jak marynetka znika, zaczynają się patrzeć w naszą stronę. Łatwo więc dojść do wniosku, że to nagranie pokazało, jak marynetka ożywiła Candy'ego i Kindy. Miejsce 5. Po przejściu piątej nocy na nagraniu widzimy starego Candy'ego i Blanka i marynetkę, która zbliża się do nas coraz bardziej, aż w końcu nasze wideo się kończy. A po przejściu szóstej nocy widzimy Candy'ego, starego Candy'ego, Blanka oraz Rata, który zaczyna się ruszać, wstaje i idzie, a chwilę później możemy zobaczyć jego twarz. Moim zdaniem marynetka może być ratem, a jeśli masz inną teorię na ten temat, to podziel się ze mną w komentarzu. Miejsce 4. W trailerze do Five Nights at Candy's jest pokazany pokój zabaw, tam gdzie dzieci za dnia się bawią i w tym pomieszczeniu znajduje się również Blank, który służył prawdopodobnie do tego, aby dzieci na nim malowały. Miejsce 3. W pokoju z numerem 10 znajduje się rozłożony animatronik. Prawdopodobnie jest to pingwin, ale nie porusza się do nas w nocy, aby nas złapać. Cały czas stoi rozłożony w tym samym pokoju. Kiedyś myślałem, że to jest pingwin, ale sprawdziłem to i to nie jest ten pingwin, który idzie do naszego biura. Miejsce 2. Candy występował kiedyś we FNAF-ie 2, ale później został on wycofany z tej gry. Miejsce 1. Tajemnicze nagranie z nocy 5. Gdy nasz Fongay kończy swoją rozmowę, dzwoni do nas tajemnicza osoba. You have two new messages. Hey, how's it going? Oh, sorry, I have a latte here. Anyway. I have one last thing to tell you. Alright, you've probably noticed that there is an extra door in the second party room.
which is camera 9, I think. it's not on the map. That's because it's really nothing special. It's like a storage room. We don't go in there much. Like, I haven't even been in there myself, you know. I just wanted to inform you that you don't need to worry about it, and that it's not a mistake, that it's not on the map or anything like that. Anyway, you've done a great job so far. I'll talk to you next week. Good night. Okej, i dotarliśmy do końca odcinka. Przepraszam, że nie zrobiłem top 15, ale wtedy te fakty byłyby naprawdę naciągane. A więc to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. I nie zapomnij ocenić tego filmu i zasubskrybować mojego kanału.